Dzień dobry, Przemysław Tychmanowicz. Witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj moim rozmówcą jest pan Jerzy Nikorowski, zastępca dyrektora w biurze maklerskim BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Pana redaktora. Panie dyrektorze, ten szalony rok giełdowy powoli dobiega końca, co oczywiście skłania do różnego rodzaju podsumowań, a także prognoz na to, co dotyczących tego, co może przynieść kolejne 12 miesięcy. I właśnie o tym, co przyniesie kolejne 12 miesięcy, chciałbym dzisiaj porozmawiać. Rok 2020 to od marca wielkie odbicie na światowych giełdach. Pytanie, czy rok 2021 to będzie kontynuacja tego trendu wzrostowego? Czy jest szansa na to, że rok 2021 będzie rokiem akcji? Tak, jesteśmy przekonani, że 2021 rok będzie co najmniej tak samo udany jak rok poprzedni, 2020. Aczkolwiek z różnych przyczyn niż rok poprzedni, dlatego że w chwili obecnej funkcjonujemy w zupełnie innym otoczeniu makroekonomicznym i odmienne czynniki będą napędzały ten wzrost. Mimo dynamicznych wzrostów w marcu i pod koniec 2020 roku, przesłanki, które miały wpływ na zmiany na poziomach indeksów akcji, no, były absolutnie odmienne. W 2021 roku wierzymy, że powrót do normalności, czyli że powrót do tempa dynamiki wzrostu gospodarczego z poprzednich lat będzie podstawową przesłanką, która poprawia, wpływa na lepsze zyski i przychody przedsiębiorstw, co pośrednio będzie miało również przełożenie na lepsze odczyty kursów notowanych spółek na GPW. Również widzimy inne paradygmaty, które się kształtują w głowach inwestorów, szczególnie detalicznych w Polsce. Pojawiają się coraz większe tendencje poszukiwania większego dochodu pasywnego, czyli że większego dochodu w przypadku instrumentów o niskim poziomie ryzyka. I to zjawisko tak zwanego yield huntu, które wcześniej było bardzo obecne w przypadku krajów Europy Zachodniej, z uwagi na to, że stopy procentowe w gospodarkach europejskich były na bardzo niskim poziomie już od wielu lat. No, podobne zjawiska również będą występowały w Polsce i będą pośrednio również wpływały na to, że zainteresowanie rynkiem akcji i giełdą będzie coraz większe. Wspomniał Pan o niskich stopach procentowych. Do tej pory inwestorzy, którzy mieli jakieś nadwyżki gotówki, raczej szukali zysków w rynku nieruchomości. Czy teraz będzie właśnie takie przerzucenie się z nieruchomości właśnie w kierunku akcji? No cóż, rynek nieruchomości jest typowym zjawiskiem lokalnym. Niektórzy inwestorzy są przekonani, że jest to alternatywa. Natomiast to jest alternatywa bardzo niedoskonała, dlatego że nieruchomości są aktywami, jak najczęściej można sobie się przekonać już w praktyce dopiero, bardzo niepłynnymi. Od momentu nabycia, które się rozkłada na kilka miesięcy, do sprzedaży, które również jest uzależnione od tego, czy sprzedający ma szczęście, oraz wszystkie ryzyka z tymi związanymi, to są de facto aktywa nieporównywalne. No dzisiaj jeszcze, gdybyśmy próbowali porównać stopy zwrotu z wynajmu, czyli że ten przychód pasywny, o którym wcześniej wspomniałem, do rentowności uzyskiwanej z rynku kapitałowego w przypadku nawet obligacji korporacyjnych, no te stopy zwrotu są coraz niższe. Z uwagi na to, że zjawiska wymuszone przez pandemię w poprzednim roku, czy mijającym roku właściwie, wskazują na to, że stopy z wynajmu, stawki czynszowe w wielu aglomeracjach w Polsce i właściwie w całym świecie bardzo mocno spadły, czyli że de facto ostateczne kupony, czyli że jakby to zjawisko rencjerskie z wynajmu nieruchomości jest na pewno na znacznie mniej atrakcyjnym poziomie niż dotychczas. No i nasza pozycja, jeśli chodzi o to aktywo, jest takie, że faktycznie w przypadku zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego niektórych klientów nieruchomości mogą stanowić część aktywów, natomiast nigdy nie zastąpią rynku akcji. Rynek akcji, czyli rynek instrumentów udziałowych, powinien być obecny w portfelu również z uwagi na to, że ma szansę, daje szansę klientom na ekspozycję na ciekawsze branże, ciekawe bardzo atrakcyjne sektory gospodarki, plus pozwala na wysoką płynność, na wysoką dynamikę przebudowy portfela, na wysoką dynamikę elastyczności w portfelu. Więc rynek nieruchomości, owszem, dla części klientów może być alternatywą, natomiast należy również pamiętać o tych wszystkich ograniczeniach, o których wspomniałem.
Mówił Pan o czynnikach, które przemawiają za tym, żeby inwestować w akcje. A co z czynnikami ryzyka? Przecież one też nie do końca znikają. Koronawirus, mimo tego, że mamy szczepionkę, wciąż jest jeszcze aktywny. No cóż, nigdy nie możemy twierdzić, że akcje nawet w bardzo dobrym okresie makroekonomicznym, gospodarczym, które będą sprzyjać właśnie lepszym dynamikom na indeksach, akcje nigdy nie zastąpią lokaty bankowej, nigdy nie będą instrumentem, który nie zawiera żadnego ryzyka, więc akcje pozostaną akcjami i będą zmienne. Natomiast przesłanki, na które dzisiaj patrzymy w bieżącym okresie, są na tyle przekonujące, że patrzymy z dużo większym optymizmem na kolejne okresy. Więc akcje, dlaczego akcje? Akcje dlatego, że przede wszystkim patrząc na analizę fundamentalną, widzimy, że bardzo sporo spółek z gigantycznym potencjałem jest dzisiaj bardzo nisko wycenianych na rynku krajowym. Widzimy, że wzrosty, które były w 2020 roku, one właściwie dotknęły bardzo wybranej garstki spółek na GPW i w całym świecie. To są przede wszystkim spółki nowoczesnych technologii, spółki, które mają model biznesowy skoncentrowany na nowoczesnych technologiach, właśnie na internecie. Natomiast jest duża pula spółek atrakcyjnych, przynoszących wysokie przychody oraz poprawiające swoje przychody w kolejnych okresach. Te spółki, które zostały przecenione i stworzyły w dalszym ciągu wysoki potencjał zysku w kolejnym okresie. No i tutaj należy dodać jeszcze, że z perspektywy właśnie zewnętrznych czynników, takich jak polityka monetarna, polityka fiskalna, zarówno krajowa, jak i na poziomie właśnie największych gospodarek świata, jest bardzo sprzyjająca inwestowaniu na rynku akcji, czyli że mamy dużo pieniądza, dużo taniego pieniądza, dużo projektów inwestycyjnych, które wspierają poszczególne branże tak zwane ciężkie, czyli przemysłowe, czy logistyczne. I to wszystko stopniowo będzie miało spore przełożenie również na szeroki indeks krajowy. Powiedział Pan o atrakcyjnej wycenie fundamentalnej wielu firm. Pytanie właśnie o jakich sektorach, branżach mówimy. Czy to są właśnie przede wszystkim sektory tej tak zwanej starej ekonomii, które ucierpiały podczas marcowej przeceny i do tej pory jeszcze nie odrobiły swoich strat właśnie z początku roku? Również tak, po części traktujemy ten potencjał, widzimy go przede wszystkim w spółkach, które zostały najmocniej przecenione w poprzednim roku. Są to spółki, które opierają swój model biznesowy na konsumpcji detalicznej. Są to również spółki, które korzystają na tym, że zmienia się model konsumpcji, czyli że w przypadku niech to będzie takich spółek jak branża deweloperska, która jest bardzo mocno reprezentowana na GPW, istnieje bardzo duża szansa, że nastąpi rotacja jakby zainteresowania klientów w kierunku mieszkania o dużo większej powierzchni, czyli że jakby wszystkie nawyki konsumpcyjne, które zostały wykształcone czy zmodyfikowane przez pandemię, one będą miały również wpływ na model sprzedaży, sposób funkcjonowania spółek. Natomiast spółki, które mają szansę w 2021 roku, to są właśnie podmioty najmocniej wyprzedane w roku 2020, w tym właśnie spółki takie jak odzieżowe, deweloperskie, spółki oparte na eksporcie, czyli że to są branża meblarska, która jest również mocno dotknięta przez pandemię. Jednocześnie uważamy, że z uwagi na globalne trendy, które są niezwykle korzystne dla rynku surowcowego, jest spora szansa na to, że również spółki reprezentowane na krajowym rynku przez właśnie surowce, takie spółki jak GHM, PKN Orlen, PGNiG, Lotos, mogą mieć wsparcie w postaci właśnie trendów na rynkach światowych. Z uwagi na to, że oczekujemy dużo słabszego okresu, słabszych możliwości wzrostu dla dolara amerykańskiego, który się przekłada na lepsze parametry właśnie na wycenach rynku towarowego. Mówi Pan o branżach, które mogą pozytywnie zaskoczyć w 2021 roku, a których ewentualnie unikać? Czy to są te, które z kolei najwięcej rosły i które były gwiazdami tego covidowego szaleństwa? Czy tutaj przyjdzie taki czas weryfikacji tych wszystkich założeń, tego hura optymizmu?
No cóż, to jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ mówiąc szeroko o branżach, w ramach poszczególnych branż również są spółki, które lepiej lub gorzej sobie radzą w obecnym otoczeniu i również mogą sobie radzić w kolejnych okresach. Natomiast faktycznie uważamy, że może nastąpić rebalansing w portfelach zarządzających, jak i właśnie inwestorów detalicznych poprzez mniejsze docenianie spółek nowoczesnych technologii, które być może również będą poprawiać swoje zyski i w dalszym ciągu generować dobre, przyzwoite parametry dla swoich udziałowców. Natomiast z uwagi na to, że jest sporo podmiotów, które są lepiej wyceniane na GPW, ta migracja kapitału będzie następowała w kierunku branż bardziej cyklicznych, bardziej właśnie ciężkich, przemysłowych, aniżeli branży nowoczesnych technologii jak w 2020 roku. Więc mówiąc o spółkach, których jeszcze nie doceniamy tak mocno, tutaj ciężko mi jest wskazać konkretną branżę, która będzie najsłabsza w kolejnym okresie. Dlatego, że wierzymy szeroko, że jednak następny rok będzie wspierał rynek akcji. Widzimy to również w zachowaniach inwestorów detalicznych poprzez decyzję o nabyciu funduszy inwestycyjnych, czyli że coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych inwestycjami w fundusze niepieniężne i obligacyjne, jak było to dotychczas, ale również fundusze, które zawierają coraz większy udział inwestycji w akcje. Jeśli mówimy o potencjale, no to powtórzę się, są to branże cycliczne, przemysłowe, mocno wyeksponowane na eksport. Uważamy również, że na zainteresowanie inwestorów również będą zyskiwały i będą korzystały branże, które są mocniej wyeksponowane na tematy związane ze środowiskiem, tak zwane branże zielone czy branże ESG. I może to się wiązać z tym, że faktycznie wymuszony skok cywilizacyjny, który teraz przeżyliśmy dzięki COVID-owi, również będzie oznaczał, że coraz większa część inwestorów skupia się na tematach związanych z tańszym źródłem pozyskiwania energii, z nowym sposobem funkcjonowania gospodarki. Skupiać się mogą również na tańszych czynnikach produkcji, takich jak energia, więc energia fotowoltaiczna, energia wiatrowa, tematy związane z recyklingiem czy tańszym dostępem do poszczególnych surowców mogą być coraz bardziej popularne z uwagi na to, że coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna zwracać uwagę na koszty i wszystko, co może się wiązać właśnie z podejściem bardziej odpowiedzialnego traktowania środowiska, może korzystnie wpływać na koszty funkcjonowania firm. Mówi właśnie Pan o tym czynniku ESG. U nas świadomość tego powoli się rodzi. Mam wrażenie, że w tym roku dużo się mówiło na ten temat, gdzieś to zakiełkowało, ten temat zaczął kiełkować. Czy kolejne lata mogą przynieść właśnie taki zwrot w kierunku inwestycji spółek w ESG? Tak uważam i to niekoniecznie musi nastąpić z uwagi na to, że społeczeństwo są coraz bardziej świadome wagi i zagrożeń, które się wiążą z zniszczeniem środowiska. Natomiast dotychczas dobrym przykładem jest energia pozyskiwana z baterii słonecznych, czyli fotowoltaika. Dotychczas technologia tego typu była bardzo kosztowna i niewielka ilość przedsiębiorstw korzystała jakby z tego rozwiązania z uwagi na to, że energia pozyskiwana w ten sposób była zbyt droga i podnosiła koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Natomiast obecnie jest to coraz tańsze źródło, które pozwala właśnie spłaszczyć, obniżyć koszty pozyskiwania energii. W podobny sposób można mówić również o energii pozyskiwanej z wiatru, więc poza tym, że to jest źródło dużo bardziej przyjazne dla środowiska, dużo bardziej przyjazne dla otoczenia, w którym funkcjonuje firma, to jest również sposób funkcjonowania, który jest korzystny, wpływa na wyższe zyski i poprawia właśnie parametry funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem ekonomicznym. Więc popularność tego typu rozwiązań, moim zdaniem, będzie jednoznacznie rosła. Plus faktycznie do tego mogą dochodzić jeszcze różne czynniki regulacyjne, które mogą w pasywny sposób, może pośrednio zachęcać do rozwijania gałęzi zielonej w ramach funkcjonowania tego samego przedsiębiorstwa, nawet z uwagi na pewne standardy ograniczające, bądź to zarządzania zasobami, zarządzania odpadami, więc to wszystko może mieć bardzo duże przełożenie na
zainteresowania tego typu rozwiązaniami. Również trzeba pamiętać o tym, że wszystko, co dzisiaj się pojawia na rynku, jest jakby pod flagą inwestycji zielonych, czy tak zwanych inwestycji SRI. To są najczęściej nowoczesne technologie, które jednak mają największą przyszłość, na lepszą przyszłość i potencjał również pod kątem inwestycji na rynku giełdowym. Tutaj ciężko jest odłączyć tematykę nowoczesności od tematyki nowoczesnych technologii wspierających środowisko. Panie dyrektorze, a co z dywersyfikacją geograficzną? Jak wy patrzycie na poszczególne rynki? Czy to jest tak, że, bo mówiliśmy oczywiście na początku, że rok 2021 będzie rynkiem akcji, mówiliśmy, że przed naszym rynkiem są dobre perspektywy, ale co z innymi rynkami? No przecież Stany Zjednoczone regularnie biją rekordy wszechczasów. Dzisiaj właściwie w nocy Nikkei pobił 30-letni rekord. Pytanie, czy tam na takich rynkach nie należy się jednak spodziewać korekty? No cóż, o korekcie w Stanach Zjednoczonych i na rynku właśnie amerykańskim już słyszymy od co najmniej 5 lat i nie nadchodzi. I przekonanie chyba większości inwestorów dzisiaj jest takie, że trend wzrostowy będzie trwał aż do momentu, jak przestanie istnieć, więc tak mówiąc zupełnie już prostym językiem, do momentu jak rynek rośnie, no to ma duże szanse, żeby kontynuować wzrost, nawet z uwagi na już dobrze udowodniony w sposób naukowy i statystyczny element, zjawisko momentum. A mówiąc już o dywersyfikacji geograficznej bezpośrednio, uważamy, że z uwagi na to większe zainteresowanie rynków, znowuż, jak już mówiłem wcześniej, sektorami cyklicznymi, sektorami, które są mocniej przeważone na rynku towarowym, na rynku surowcowym oraz perspektywa słabszego dolara amerykańskiego mogą mocno wspierać, mogą być przyjazne rynkom wschodzącym, szczególnie rynkom wschodzącym wyeksponowanym na rynek surowcowy, więc w tym kontekście, mówiąc o geografii i dywersyfikacji geograficznej, zwróciłbym uwagę w kierunku właśnie rynków wschodzących, które zostały również mocno przecenione w ostatnim roku. Krajowy rynek akcji również jest zaliczany do segmentu emerging, więc będziemy na tym korzystali. Jeśli mówimy konkretnie o krajach, o regionach w ramach rynków wschodzących, uważamy, że Azja, a szczególnie rynek chiński, mogą stwarzać ciekawy potencjał pozytywny dla inwestorów, również z uwagi na to, że kraj środka, Chiny, dużo szybciej sobie poradziły z pandemią, w sposób zdecydowany walcząc na samym początku właśnie pojawienia się koronawirusa. Dzięki temu Chiny mogą również mieć większe, lepsze szanse na rozwój gospodarczy, odbicie gospodarcze w kolejnych okresach. No i wśród krajów rozwiniętych, czyli że wśród segmentu developed, myślę, że Japonia również może być obstawiana, czy może być nominowana jako na potencjalnego lidera wśród tej kategorii. Jeśli mówimy szeroko o rynkach, o geografii, o rynkach zagranicznych, uważam, że portfel krajowych inwestorów zawsze skorzysta na rozbudowie czynnik geograficzny, bądź to poprzez ekspozycję na inne waluty, które potrafią zamortyzować zmienność całego portfela akcji krajowych. Natomiast również na rynkach zagranicznych często mamy możliwość nabycia spółek z gałęzi i branż, które są nieobecne na GPW albo są reprezentowane przez spółki niepłynne, może dużo bardziej skromnym modelem biznesowym, aniżeli może to mieć miejsce właśnie na parkietach rozwiniętych, na parkietach bardzo płynnych. Panie dyrektorze, tu na koniec chcę zaproponować taką zabawę. Właśnie przebijamy poziom 2000 punktów i na indeksie WIG20. Jaki poziom będzie na koniec roku? 2500-3000? Tak bardzo ostrożnie i w ramach... statystyki założę, że to jest 10-15% na WIG-u 20 w górę. Natomiast jeszcze, żeby było tak zupełnie klasycznie jak u analityków, żeby było na dwie nóżki, no to powiem, że na kolejny rok dużo większe szanse dajemy wzrostowe w segmentach małych i średnich spółek,
Więc gdybyśmy mieli obstawiać teraz już w ramach alokacji pomiędzy duże i małe spółki, no to bym preferował akurat podmioty mniejsze, szczególnie w pierwszym kwartale 2021 roku. Rynek na GPW często udowadniał zjawisko rajdu Świętego Mikołaja pod koniec roku, który przede wszystkim jakby obdarzał prezentami duże spółki blue chipy, to widzieliśmy również w tym roku, duże spółki z WIG-u 20 bardzo ładnie się zachowywało pod koniec 2020 roku i najczęściej na początku kolejnego roku zarządzający, szczególnie w funduszach inwestycyjnych, mieli tendencję do faworyzowania spółek małych i średnich, dopasowując swoje portfele akurat pod kątem nabywania tych spółek również przecenionych pod koniec poprzedniego okresu. To wszystko sprawiało, że efekt stycznia faworyzuje małe spółki, a efekt grudnia, czyli że rajd Świętego Mikołaja, spółki duże. No i tutaj poprzednie pytanie, jeśli chodzi o poziomy, to tak sobie zagraliśmy w ruletkę i obstawiam 10-15%, natomiast jeśli chodzi o duże, przepraszam, małe i średnie spółki, no tutaj widzę jeszcze większy potencjał, ale w tym przypadku selekcja jest kluczem i oczywiście mogą być różne perspektywy poszczególnej spółki. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również bardzo. Do widzenia. Moim rozmówcą pan Jerzy Nikorowski, zastępca dyrektora w biurze maklerskim BNP Paribas, a kolejny program prosto z parkietu jutro godzina 12.